ślub Uli Igakreft i Bartka Arkadiusz Smoleński zem jak miłość nie dojdzie do skutku? Im bliżej ceremonii, tym Ule zaczną ogarniać coraz większe wątpliwości. W 1444 odcinku M jak miłość po kolejnym ataku paniki zwierzy się. W końcu swojej siostrze Natalce Marcjanna Lelek, że nie wie czy chce zostać żoną Bartka. Poza tym przyzna się jej do tego, że wciąż coś czuje do Janka Tomasz Kolarik. Ale narzeczonemu słowem o tym nie wspomni. Powie tylko, że chce przełożyć ślub. Trudno będzie wem jak miłość nadążyć za Ulę Mostowiak. Kilka miesięcy temu zostawiła Janka, bo nie chciała wyjść za niego za mąż, nawiązała gorący. Ale niebezpieczny romans z Bartkiem i rzuciła, aż wreszcie zapragnęła wyjść za mąż. To przecież ona oświadczyła się Lisickiemu. Pod wpływem chwili poprosiła ukochanego, by się z nią ożenił. Jak dojdzie do tego, że ślub z Bartkiem zacznie wywołać Uli ataki paniki i strachu przed tym? Że małżeństwo jednak nie jest dla niej? Wszystko z powodu Janka i Soni Barbara Wypych, których romans przestanie być tajemnicą. Już podczas wspólnego Sylwestra w 1439 odcinku M jak miłość. Ula będzie szalała z zazdrości o byłego narzeczonego. Mimo, że zacznie zmawiać sobie, że z Jankiem łączy ją tylko przyjaźń. To Sonia przejrzy kłamstwo przyjaciółki. Gdy nieco później Ula zaprosi Janka na swój ślub z Bartkiem, usłyszy od niego zaskakujące słowa. Aż wreszcie w 1444 odcinku M jak miłość Ula dojdzie do wniosku. Że nie chce ślubu z Bartkiem, że nie chce stanąć z nim przed ołtarzem. Bo choć go kocha, nie jest gotowa na tak poważny krok. Jak podaje świat seriali ze swoim obaw zwierzy się Natalce. Która poradzi jej, by przesunęła ceremonię. Ula przyzna się, że stale myśli o Janku. Uczucia do policjanta popchną ją do decyzji o odwołaniu ślubu. Jak zareaguje Bartek, gdy dowie się, że ukochana nie chce zostać jego żoną? Czy pozna prawdę o uczuciach Uli do Janka?
tego widzowie dowiedzą się dopiero w nowych odcinkach M jak Miłość w maju. Jakubczyk z serialu M jak Miłość to złodziej i pijak. Nigdy nie był w stanie zaopiekować się malutką Ulą. Która przez problemy rodzinne i jego skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie trafiła do domu dziecka. Wyszło jej to oczywiście na dobre, ponieważ trafiła do domu mostowiaków. Jednak i tak niechęć do ojca pozostała. Nieświadomy Bartek w 1434 odcinku M jak Miłość. Z okazji zbliżającego się ślubu z Ulą postanowi sprowadzić teścia do siedliska. Pomoże mu w tym Robert Filip Gurłacz. To będzie wielki błąd. Niedługo po przybyciu mężczyzna okradnie córkę i zabierze ze stołu kopertę z pieniędzmi, które zostawi tam Marzenka. Nie zastanowiłeś się, dlaczego Ula nie utrzymuje z tym gościem żadnych kontaktów? Nie przyszło ci do głowy, żeby najpierw zapytać ją o zdanie. Janek Tomasz Kolarik, który zostanie wezwany na miejsce, wydrze się na Lisickiego. Z kolei Ula w 1434 odcinku M jak Miłość straci wszelką nadzieję. Ślub miał być najpiękniejszym wydarzeniem w jej życiu. Wścieknie się na Bartka. Nie daruje mu sprowadzenia Jakubczyka. Ja już nie mogę, rozumiesz? Nie daję rady. Same problemy. Z kasą, teraz z ojcem. Chciałem dobrze. Dlaczego mnie nie zapytałeś? Mój ojciec to złodziej i alkoholik. Janek ma rację, jestem kretynem. Przepraszam. Czy mostowiakówna w nowych odcinkach M jak Miłość wybaczy gafę byłemu mężowi? I, co równie ważne, czy w 1434 odcinku Janek zdoła odzyskać skradziony majątek? Ula i Bartek z M jak Miłość starają się być szczęśliwi pomimo wszystkich przeszkód. Które napotykają na drodze. Niestety, wkrótce to się zmieni. Powrót Natalki do grabiny i jej zawirowania miłosne zmienią punkt widzenia Uli. Jej siostra wróci z Bieszczad po tym, jak przyłapie Franka Piotr Nerlewski na zdradzie z Justyną Olga Kalicka. Ich życie nareszcie miało być spokojne. Bez dramatów i osób trzecich,
z dala od natarczywej byłej leśnika. Policjantka zatai przed Ulą przyczynę powrotu, ale prawda i tak wyjdzie na jaw. Załamana dziewczyna w 1420 odcinku M jak miłość wróci do siedliska. Bartek natychmiast wyczuje, że ukochaną coś dręczy. Coś się stało? Miałeś rację. Franek zdradził Natalkę. Bzyknął Justynę. To słabo. Ula aż usiądzie, nie mogąc powstrzymać emocji. Wszelka nadzieja na lepszą przyszłość legnie w gruzach. Ja po prostu już serio tracę wiarę. Franek kochał Natalię do szaleństwa. Oni byli dla siebie stworzeni i ja wiem, że ona nadal go kocha mimo wszystko. Tylko, że jeżeli im się nie uda, to ja naprawdę nie wiem, jakie szanse mają inni. My, na przykład. Czy w ogóle jest sens się upieprzać, walczyć o to? Sam powiedz. Lisiecki będzie w szoku. Przemyślij dokładnie każde słowo partnerki. Później w 1420 odcinku M jak miłość postara się ją uspokoić i zapewni, że on nigdzie się nie wybiera. Czy ten związek ma szansę na przetrwanie, skoro jedna strona przestanie wierzyć w jego sens?